17 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. To z pewnością nietypowa forma spędzania wolnego czasu, nastawiona na bardzo bliski kontakt z naturą. Jeśli chcesz spędzić czas z dala od miejskiego zgiełku w pięknych okolicznościach przyrody, to ta informacja jest właśnie dla Ciebie. Nocleg pod chmurką na terenach leśnych? Dlaczego nie? Z takiej możliwości można korzystać od blisko 3 lat. Nadleśnictwo Bełchatów przystąpiło do programu, w którym zachęca do nocowania w lesie. W każdym nadleśnictwie, w zasadzie w całej Polsce od 2021 roku został wprowadzony program Zanocuj w lesie i u nas oczywiście też na terenie Nadleśnictwa Bełchatów. To jest duży obszar, bo około 1500 hektarów lasów jest udostępnionych do tego, żeby można było tam sobie właśnie nocować w lesie. W ramach programu całkowicie legalnie można spędzić noc na terenie wyznaczonego obszaru. Nadleśnictwo Bełchatów wyznaczało 2 obszary do tego rodzaju rozrywki. Jest regulamin, takie najważniejsze zasady, jeżeli podczas takiego nocowania w lesie jest grupa do 9 osób i będą nocowali do 2 nocy, to nawet tego nie trzeba nigdzie zgłaszać, chociaż my też zachęcamy zawsze, żeby nas poinformować, żebyśmy wiedzieli, że takie grupy w naszych lasach gdzieś tam sobie nocują. Chętnych nie brakuje? Wiem, że ludzie z tego korzystają. Leśniczowie zgłaszają nam, że gdzieś tam widzieli jakieś grupy, które nocowały. Także nas to bardzo cieszy. To jest bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu. Takie oderwanie od codzienności. W lesie nie ma nic, tak? Bo to też, żeby ktoś nie pomyślał, że my tam przystosowaliśmy jakoś ten teren, że tam są jakieś toalety, prysznice. Nic takiego nie ma i o to w tym nocowaniu w lesie właśnie chodzi, żeby korzystać z tego lasu w takiej formie, w jakiej on po prostu jest. By spędzić noc w lesie, trzeba być dobrze przygotowanym do warunków terenowych. Warto zatem zabrać ze sobą namiot czy hamak, prowiant i podstawowe narzędzia. Sprzęt jest bardzo ważny, hamaki, jakieś namioty, to wszystko jest jak najbardziej przydatne podczas takiego nocowania. A ognisko można palić? Nie, można tylko w wyznaczonych miejscach. U nas te miejsca, które są wyznaczone do tego nocowania, to są te miejsca, taki duży kompleks leśny, zaczynając się od obwodnicy przy Nadleśnictwie w Bełchatowie. I drugi obszar jest wokół grobli. Tam nie mamy miejsc ogniskowych wyznaczonych, ale można korzystać z takich kuchenek gazowych, to jest dopuszczone. Czy gdzieś na Waszej stronie można znaleźć tego typu informacje? Tak, na stronie internetowej mamy cały regulamin, wszystkie zasady, ten wniosek, który można do nas wysłać, więc tam można sobie też na mapce zobaczyć, gdzie ten obszar się znajduje. Bardzo fajne jest to, że ten kompleks leśny przy Nadleśnictwie to jest miejsce, gdzie tak naprawdę możemy dojechać MZ-ką, tak? Bo MZ-ka dojeżdża pod samo Nadleśnictwo, więc nie trzeba nawet zabierać ze sobą samochodu. I na stronie te wszystkie informacje można znaleźć. Też warto skorzystać ze strony Czas w Las czy z aplikacji MBDL, gdzie też na bieżąco na mapach możemy obserwować, gdzie jesteśmy, gdzie ta strefa jest i tam wszystkie informacje znaleźć. Szeroki wybór literatury dla każdego, a do tego w atrakcyjnej cenie. Tak zapowiada się kiermasz książek przeczytanych, jaki 18 i 19 lipca odbędzie się w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki przy ulicy Rynek Grocholski 18. W najbliższy czwartek oraz piątek w filii numer 1 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zorganizowany zostanie kiermasz książek przeczytanych. Między godziną 8 a 15 będzie można sprawić sobie prezent bądź upolować literacką niespodziankę dla kogoś bliskiego, a wszystko w atrakcyjnych cenach. W ofercie propozycje książkowe dla tych młodszych i nieco starszych. Będą książki popularno-naukowe, literatura kryminalna, sensacyjno-obyczajowa i beletrystyka. Kupić będzie można również podręczniki, encyklopedie czy słowniki. Czy warto kupować takie książki? Niech rekomendacją będą te oto zapewnienia z kiermaszu, który zorganizowano w maju. Poszukuję różnych książek, bo to są wydania, które ciężko dostać w internecie na przykład, więc tu można je po prostu nabyć. A czegoś szczególnego pan szuka? Nie szukam niczego szczególnego. Czeka pan na takie kiermasze, jak są w ofercie? Tak, czekam. Jestem stałym wybywalcem takich kiermaszy, więc zawsze się cieszę, jak się go organizuje. Jest jeszcze miejsce w domu, aby te książki sobie przynieść i gromadzić? I tu jest problem, bo właśnie miejsca już nie ma. Ale jednak ta książka taka typowo w ręku jest dla pana lepsza niż taka cyfrowa? Tak, ja nie lubię tych książek cyfrowych, nie czuję papieru, lubię czuć papier. Zapach książki to jest jednak pełniejsze doświadczenie wtedy. Wybór jest niesamowity, także trudno w ogóle się na coś zdecydować tak od razu. Przypominamy, dwudniowy kiermasz odbędzie się w filii numer 1 Miejskiej Biblioteki przy ulicy Rynek Grocholski 18.
PGG z Krabełchatów ma nowego atakującego. Jest nim 23-letni Krystian Walczak. Zawodnik do żółto-czarnej drużyny przeniósł się po sezonie spędzonym w lidze bułgarskiej. Jakie są jego oczekiwania oraz co sądzi o trenerze? O tym w materiale wideo. Naprawdę pierwsze wrażenie super. Widać, że tutaj Skra Bełchatów w Bełchatowie jest taką twierdzą i tutaj wszystko się opiera na siatkówce. Właśnie mega się ucieszyłem, jak zobaczyłem na Instagramie, że już jest odliczanie do sezonu, że zostało już kilkanaście dni i cieszę się, że już niedługo się tutaj mniejszą grupą zawodników i trenerów spotkamy i będziemy mogli zacząć szlifować. Cieszę się, że mamy taką właśnie mieszankę doświadczenia i młodzieży. Na pewno będę chciał dużo wyciągnąć od starszych chłopaków, podpytywać, pracować, szlifować i myślę, że całą drużyną właśnie w takim miksie uda nam się osiągnąć satysfakcjonujący rezultat. Pamiętam właśnie, jak byłem na okresie przygotowawczym w jednym klubie z Plus Ligi i tam właśnie udało mi się poznać Michała Szalachę, czy też chwilę miałem sposobność trenować z Rafałem Buszkiem, z trenerem Kretu, więc cieszę się, że będę mógł wchodzić do szatni, gdzie już kogoś znam. No jest to trener, który ma twarde zdanie i na pewno można dużo od niego wyciągnąć. Wielu chłopaków wyszlifował, więc na pewno myślę, że to będzie owocna współpraca. Patryk Nowakowski podpisał kontrakt z GKS-em Bełchatów i w sezonie 2024-2025 będzie reprezentował barwy brunatnych. 21-letni obrońca związał się z bełchatowskim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia. Nowakowski to były zawodnik m.in. Hutnika Kraków, występujący ostatnio na wypożyczeniu w Unitarnów. Co skłoniło go do dołączenia do bełchatowskiego zespołu? Jak sam zaznaczał, po parafowaniu umowy kluczowe były rozmowy z dyrektorem sportowym Marcinem Danielskim. Wpływ na decyzję miała również opinia trenera Artura Derbina. Uważam, że miejsce takiego klubu jak GKS Bełchatów jest zdecydowanie wyżej niż trzecia liga. Wszystko, co tu zastałem, jest na wysokim poziomie, począwszy od sztabu i drużyny po boiska treningowe. Zawodnik zagra w GKS-ie z numerem 5 na koszulce. Osoby, dla których głos jest głównym narzędziem pracy, na przykład nauczyciele, często są narażone na zaburzenia funkcji narządu głosu i tym samym grozi im utrata zdolności do pracy. By temu zapobiec, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach narządu głosu. Już od 1996 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Program obejmował schorzenia narządu ruchu i krążenia, potem dochodziły kolejne schorzenia, a w 2013 roku objęto nim także schorzenia narządu głosu. Tylko w ubiegłym roku z rehabilitacji w schorzeniach narządu głosu skorzystało ponad 2800 osób, z tego 2589 kobiet i 214 mężczyzn. Rehabilitacja w schorzeniach narządu głosu skierowana jest przede wszystkim do osób, które na co dzień pracują głosem i narażone są przez to na zaburzenia głosu, w tym dysfonię i chrypkę, utratę głosu, wysoki i niski dźwięk mowy. Wskazaniem do takiej rehabilitacji jest także psychogenne zaburzenia głosu, guzki głosowe miękkie czy przewlekłe zanikowe zapalenie krtani. Dzięki rehabilitacji takie osoby będą rzadziej chorować na choroby zawodowe narządu głosu, unikną wtórnych zmian w obrębie narządu głosu wymagających leczenia operacyjnego, poprawi się ich kondycja głosowa, a także będą wiedzieć, jak zapobiegać chorobom narządu głosu.
O skierowaniu na rehabilitację leczniczą decyduje lekarz orzecznik ZUS-u. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji może wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy kontroli zwolnienia lekarskiego, przy ustaleniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego albo przy orzekaniu o niezdolności do pracy do celów rentowych. Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby ubezpieczone, czyli podlegające ubezpieczeniom społecznym, jeżeli z powodu choroby czy urazu grozi im utrata zdolności do pracy, ale mają szansę odzyskać ją po rehabilitacji. Prawo do rehabilitacji leczniczej mają także osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. Także osoby na rencie socjalnej przyznanej na czas określony mają prawo do rehabilitacji, o ile jednocześnie podlegają ubezpieczeniom społecznym lub mają prawo do zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia narządu głosu, na którą kieruje ZUS, trwa 24 dni. Prowadzona jest w systemie stacjonarnym, czyli całodobowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym w takich miejscowościach jak Ciechocinek, Jelenia Góra, Ostróda, Świeradów Zdrój czy Uniejów. Program rehabilitacji obejmuje szczegółową diagnostykę foniatryczną przed rozpoczęciem rehabilitacji, ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji, nadzór lekarzy nad przebiegiem rehabilitacji, całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską, edukację zdrowotną, a także codziennie ćwiczenia emisji głosu, zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem, terapię manualną narządu głosu, fizykoterapię czy gimnastykę. Osoba skierowana do ośrodka ZUS-u nie ponosi żadnych kosztów związanych z rehabilitacją, wyżywieniem czy zakwaterowaniem. Leczenie jest w całości finansowane przez zakład, który również pokrywa koszty dojazdu do sanatorium i z powrotem, najtańszym środkiem komunikacji publicznej. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.